Przelotne opady i wysokie temperatury sprzyjają rozwojowi roślinności. Oko cieszą kolorowe kwiaty i pachnące łąki, lecz niestety nie tylko tym przyroda potrafi nas zaskoczyć. Basz sosnowskiego to roślina, która może bardzo poważnie poparzyć. Zwłaszcza osoby uczulone czy dzieci bardzo boleśnie odczuwają takie zetknięcie z tą rośliną. Barszcz sosnowskiego pochodzi z Kaukazu. Do Polski został sprowadzony na początku lat 50. do prac badawczych. Ze względu na dużą masę, jaką wytwarza, sądzono, że pomoże on rozwiązać problemy paszowe rolnictwa. Szczególnie dużym powodzeniem cieszyła się uprawa tej rośliny na Podkarpaciu i Podhalu oraz na Podgórzu Sudeckim. Niestety mamy takie doniesienia, że również pojawiła się na terenie Tarnobrzega. Roztarte liście lub łodyga mają charakterystyczny zapach kumaryny. Parzące działanie tego związku nasila się podczas słonecznej pogody i wysokiej temperatury oraz dużej wilgotności powietrza. Najczęściej występuje on na terenach wilgotnych, w pobliżu cieków wodnych, kanałów i rowów. Bardzo prosimy wszystkich o to, żeby po prostu uważać. Zwłaszcza kiedy wędrujemy po jakichś nieużytkach, po działkach, które nie są wykaszane, tam szczególnie należy na to zwracać uwagę, że on może występować. Ze względu na specyfikę naszego miasta, dużą ilość zieleni oraz miejsc, gdzie rosną wysokie trawy, roślina ma doskonałe warunki do swobodnego rozwoju, co zagraża bezpieczeństwu spacerowiczów. Jeżeli są to działki prywatne, to bardzo prosimy wszystkich mieszkańców, właścicieli tych działek o to, żeby je uporządkować, żeby mieć je na oku, ponieważ no, to jest kwestia bezpieczeństwa nas wszystkich. Dlatego też o wszelkich przypadkach pojawienia się chwastu prosimy informować Straż Miejską.